Film zawiera drastyczne treści. Nazwiska zostały zmienione, by chronić tożsamość bohaterów. Podczas pierwszej wojny w Zatoce patrol SAS zapuszcza się na tyły wroga. Celem jest zniszczenie irackich przenośnych wyrzutni rakiet Scud. Wróg odkrywa obecność zwiadowców. Dwieście kilometrów od granicy, oddzieleni od swoich irackim wojskiem, komandosi grupy Bravo 2-0 muszą teraz ratować własne życie. W erze światowych konfliktów pojawili się nowi wojownicy. Doskonale wyszkoleni, nieustraszeni i uzbrojeni po zęby stanowią elitę wojsk. Drużyny po kilka osób będą wykonywać śmiertelnie niebezpieczne tajne operacje na całym świecie. Przedstawiamy nieznane operacje sił specjalnych. Brytyjskie SAS. Stycznia 1991 roku koalicja pod przewodnictwem USA przypuściła zmasowany atak lotniczy w odwecie za iracką inwazję na Kuwejt. Rozpoczęła się operacja Pustynna Burza. Rakiety sterowane laserowo i przez satelity ograniczyły straty sprzymierzonych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii miała to być mało ryzykowna wojna. Saddam Hussein poprzysiągł zemstę. Wysyłał falami rakiety balistyczne na miasta Izraela i Arabii Saudyjskiej. Naloty na wyrzutnie rakiet okazały się bezskuteczne. Zamontowane na pojazdach były w stanie szybko zmienić lokalizację. Sprzymierzeni musieli zniszczyć wyrzutnie tradycyjnym naziemnym atakiem. Dobrze, chłopcy. Mamy misję. Tak niebezpieczną misję mogli wykonać tylko najlepsi. W wysuniętej bazie operacyjnej zwołano odprawę grupy Bravo 2-0 brytyjskich SAS. Jak dotąd wszelkie naloty na wyrzutnie rakiet Scud okazały się nieskuteczne. Irakijczycy nadal ostrzeliwują izraelskie i saudyjskie miasta. Sformowane podczas II wojny światowej brytyjskie SAS, czyli Special Air Service, są najbardziej doświadczonym oddziałem sił specjalnych świata. 8 żołnierzy grupy Bravo 2-0 spędzi 10 dni na terenie wroga. Ich zadaniem jest namierzenie wyrzutni rakiet balistycznych i obserwacja głównej linii zaopatrzenia. Andy, pozwól na słowo. Sierżant Andy McNabb będzie dowodził misją. Dodatkowym celem było zniszczenie światłowodu prowadzonego wzdłuż trasy transportów. Był to bardzo ważny cel. Światłowód łączył wyrzutnie rakiet z irackim dowództwem. By go zniszczyć, trzeba było go najpierw odnaleźć. Ze względu na bezpieczeństwo tożsamość sierżanta pozostaje utajniona. Nie mieliśmy żadnych szczegółowych informacji. Brakowało map i zdjęć satelitarnych rejonów, w którym mieliśmy działać. Po prostu musieliśmy się tam dostać, bo od tego są oddziały specjalne. Często ruszają na misje, żeby dopiero na miejscu zebrać informacje. Po wylądowaniu ukrywacie się w terenie niedaleko linii zaopatrzenia. Okopiecie się, by stworzyć ukryte stanowisko obserwacyjne. Płaska jak stół pustynia nie zapewnia naturalnego ukrycia. Grupa będzie musiała samodzielnie wykopać sobie pozycję. Gdy już działamy w rejonie misji, naszym atutem jest ukrycie. Przemieszczamy się wyłącznie po ciemku. Za dnia czekamy w ukryciu. Dopiero po zmroku wychodzimy w teren. Jeżeli kontakt urwie się na 48 godzin, wycofujecie się do punktu zbiórki, gdzie będzie na was czekał helikopter, by zabrać was do bazy. Nasze działania prowadzimy w 6-12 osobowych grupach.
Błyskawicznie wykonujemy precyzyjne uderzenie i jeszcze szybciej znikamy z miejsca akcji. Grupa Bravo 2.0 przygotowywała się do misji. Było nas 8. Zebraliśmy się na odprawie. Mieliśmy opracować plan. Każdy z nas miał inną specjalizację, więc praca grupowa była niezbędna. Gotowy? 24-letni Bob był najmłodszym żołnierzem misji. Od pół roku służył w SAS. Chris Ryan, medyk polowy. Był od 6 lat w jednostce. Mike pochodził z Nowej Zelandii. Australijczyk Stan był ekspertem od bomb. Jako dowódca musisz być wszechstronnie przygotowany. Każdy z podkomendnych ma istotny wkład w misję. Vince miał 20 lat doświadczenia. Dinger zdobył specjalizację spadochroniarza. Steve Lane, zwany Lex, był odpowiedzialny za łączność w Bravo 2.0. Do kontaktu z bazą w Arabii Saudyjskiej oddział używał radiostacji nadającej krótkie, skompresowane sygnały, trudne do wykrycia przez wroga. Na wszelki wypadek mieli jeszcze awaryjną radiostację krótkiego zasięgu. Orientację ułatwiały im urządzenia GPS. Drugiego stycznia helikopter zabrał oddział SAS na terytorium Iraku. Chris Ryan nie miał złudzeń, co ich czeka. To był dość ciężki moment. Wiedzieliśmy, że mamy bilet w jedną stronę. Pożegnaliśmy wszystkich, wsiedliśmy na pokład i polecieliśmy do Iraku. Przyjąłem. 25 metrów. Lecimy. Patrząc przez okna, widzieliśmy, że okolica jest płaska. Światło na pustyni jest bardzo dobre. Helikopter leciał na wysokości 20 metrów, aby uniknąć wiązki radaru. To był nieuzbrojony śmigłowiec transportowy. Załoga była odważna. Gdybyśmy natrafili na wrogie lotnictwo, zwyczajnie by nas zdjęli. Nie wyszkolono pilotów do ucieczki i mylenia pogoni. Podjęli ogromne ryzyko. Gdy wylądowaliśmy, od razu poczułem adrenalinę. Wyskakujesz ze śmigłowca i padasz na ziemię. Czekasz, aż odleci. Hałas milknie, włączasz noktowizor i jesteś gotowy do akcji. Mieliśmy dwóch strzelców na skrzydłach. Od chwili desantu nic się nie wydarzyło. Nikogo nie było w pobliżu. Irakijczycy nas nie wykryli. Za pomocą map i GPS-a ustalili swoją pozycję. Grupa wylądowała 1,5 kilometra od celu, głównego szlaku zaopatrzenia irackich wojsk. Pojedynczo za mną marsz. Komandosi mieli ciężkie uzbrojenie. Między innymi M-16 z zamontowanymi granatnikami i pancerzownice. W zasobnikach mieli amunicji na 2 tygodnie. W plecakach typu Bergens nieśli zapas wody, żywności oraz sprzęt saperski. Niebawem nad nami przeleciały samoloty, by zbombardować lotnisko 15 kilometrów dalej. Odwróciło one uwagę irackiej armii. To nie nasz problem. Idziemy dalej. O 4:45 patrol dotarł do linii zaopatrzenia.
Na miejscu okazało się, że pustynia nie jest piaszczysta, tylko kamienista. To był skalisty teren. Pod 10-centymetrową warstwą piasku znajdowała się lita skała. Koszmar. Ale skoro już byliśmy na miejscu, trzeba było rozwiązać problem. Stan, Dinger, Mark za mną. Dowódca wraz z patrolem ruszyli w poszukiwaniu lepszego ukrycia. Reszta została obserwować okolice. Grupa rozpoznawcza zaległa w korycie wyschniętej rzeki. Nie zapewniało ono dobrego ukrycia, ale nie mieli nic innego. Nadchodził świt. Musi wystarczyć. Idziemy po resztę. Żołnierze ukryli się i próbowali się ogrzać. Choć byli wyposażeni na każdą ewentualność, nie przygotowali się na złą pogodę. Równie mroźna zima ostatni raz nawiedziła Irak 30 lat wcześniej. Panował dotkliwy mróz i przenikający wiatr. O świcie Bob obejrzał okolice, szukając potencjalnych zagrożeń. Nie znalazł nic. Robi się. Musieli nawiązać kontakt z dowództwem. Lex uruchomił specjalistyczną radiostację. Masz ich? Coś nie działa. Wiadomość zapisana, ale nie ma transmisji. Radiostacja nie działała. W pośpiechu nastawiono ją na niewłaściwe częstotliwości. To wina radia, a nie nasza. Nadamy zwykły sygnał. McNabb nie tracił rezonu. Plan uwzględniał różne ewentualności. Jeżeli w ciągu 48 godzin nie udałoby się nawiązać łączności, z ustalonego miejsca zbiórki miał ich zabrać śmigłowiec. Plan zakładał, że o 4 rano następnego ranka przyleci po nas śmigłowiec. Nadal mieliśmy zadania do wypełnienia. Po otrzymaniu nowego radia działalibyśmy dalej. Brak radia był problemem, który nie zmieniał celu misji. Oddział miał odnaleźć i zniszczyć światłowód. Nie wiedzieliśmy nic o celu. Czy światłowód był oznaczony w jakiś sposób, czy miał biec pod ziemią, czy na powierzchni w betonowej osłonie. Nie mieliśmy żadnej informacji. Po zmierzchu dowódca wysłał patrol w celu odnalezienia światłowodu. Po drodze natknęli się na irackie stanowiska przeciwlotnicze. Był to kuszący cel. Nasze zadanie nie obejmowało rozpoznania i ataku na irackie pozycje. Musieliśmy odnaleźć światłowód. Omijaliśmy więc wszystko, co się ruszało. Obejdziemy ich bokiem. Ostrożnie przeszli obok wroga. Tuż przed świtem patrol odnalazł to, czego szukał. W ziemię były wbite białe tyczki. Przypuszczaliśmy, że oznaczono nimi przebieg światłowodu, ale było już późno. Niebawem miał nastać świt, więc musieliśmy wracać do kryjówki. Było już za późno, by zniszczyć kabel. Musieli więc czekać do następnego zmierzchu. Następnego dnia oddział SAS miał już towarzystwo. Jakieś 400 metrów dalej, po przeciwnej stronie drogi transporterów, znajdowały się stanowiska przeciwlotnicze. Jak przypuszczaliśmy, to byli żołnierze, na których natknęliśmy się poprzedniego dnia.
Musieli zmienić pozycję. Nie stanowili dla nas zagrożenia. Byliśmy ukryci dość daleko od nich. Nie wysyłali żadnych patroli. Czuli się pewnie, ponieważ byli na swojej ziemi, daleko od linii frontu. Nie było potrzeby zmieniać planu. Dowódca miał zamiar odczekać do zmroku, zniszczyć światłowód i pójść na miejsce zbiórki po nowe radio. W pewnym momencie usłyszeliśmy dzwonki stada kóz, które przechodziły brzegiem koryta, dosłownie kilka metrów od nas. Każda gapiła się na naszą grupę. Po chwili usłyszeliśmy chłopięcy głos. Pastuszek miał 5, 6 czy 8 lat. Gdy nas zauważył, zatrzymał się. Stał jak wryty. Chcesz czekolady? W tym momencie rzucił się w kierunku posterunku, drąc się w niebogłosy. Zdemaskowano ich kryjówkę. Musieli się pozbyć niepotrzebnego sprzętu. Zostawić tylko wodę i ruszyć w drogę. Idziemy. Musieli się śpieszyć. W irackiej niewoli czekały ich tortury albo śmierć. Na początku 1991 roku siły sprzymierzone rozpoczęły operację Pustynna Burza. W jej trzecim dniu wysłano elitarny oddział SAS na tyły wroga. Mieli za zadanie zniszczyć infrastrukturę rakiet balistycznych. Jednak w ciągu 24 godzin odkryto ich obecność. Dwieście metrów od kryjówki stacjonował pluton irackiej piechoty. Komandosi przeszli długotrwałe szkolenie w ucieczce i myleniu pogoni. Wycofywali się osłonięci w korycie wyschniętej rzeki. Chris Ryan, medyk polowy, szedł na szpicy. Szliśmy jeden za drugim przy lewym zboczu doliny. Dzięki temu nie widać nas było z irackich pozycji. By zmylić wroga, zasłoniliśmy twarze chustami. Spodziewali się wszystkiego, ale nie jednostek wroga tak daleko na ich terytorium. Sierżant Andy McNabb dowodził oddziałem. Nagle z lewej strony usłyszeliśmy warkot silników, dochodzący od drogi. Stać, nie ruszać się. Czy ktoś słyszy albo widzi cel? Nie wiedzieliśmy, co robić. Czy uciekać i zmylić pogoń, czy zostać na miejscu? Jako dowódca rozkazałem zająć pozycję. Nie było nic do zrobienia. Wtedy się zaczęło. Każdy wiedział, co robić. Od indywidualnych decyzji zależał los misji. Byliśmy dobrze wyszkoleni i gotowi do akcji. Jedyną szansą wyjścia z pułapki było stawić czoło wrogowi. Ogień się nasilał. Czułem, że zaraz mogę dostać postrzał albo coś wyrwie mi kawałek ciała. W pewnym momencie znaleźliśmy się w zasięgu stanowisk przeciwlotniczych. Otworzyli do nas ogień. W tym momencie chodziło o przejęcie kontroli nad polem bitwy. Mieliśmy ich powstrzymać, przeżyć atak i uciec stamtąd. Po zmierzchu zaszylibyśmy się w jakiejś rozpadlinie. Musieliśmy wiać. Ośmiu żołnierzy powstrzymało przeważające siły, cały pluton piechoty. Dzień dobry.
Od tej chwili byli zwierzyną na terytorium wroga. Przebiliśmy się na wyżynę. Trudno uwierzyć, ale udało się. Zebrali się wszyscy. Nikt nie był ranny. Spodziewałem się, że zabiją lub przynajmniej ranią jednego z nas. Do zmroku grupa przebyła 13 kilometrów. Lex, co z radiem? Musiałem je wyrzucić. By móc uciec Irakijczykom, zaraz po starciu porzuciliśmy plecaki ze sprzętem. Zostały nam tylko pasy z wyposażeniem i zasobniki z najważniejszymi zapasami, wodą i amunicją. W ciągu nocy Irakijczycy skrupulatnie przeszukiwali pustynię. Andy McNab musiał się ich pozbyć. Irakijczycy mieli podstawy sądzić, że będziemy uciekać na południe do Arabii Saudyjskiej. Również na południu znajdował się punkt, z którego miał nas podjąć śmigłowiec. Nie wiedzieliśmy, czy gdy po nas przyleci, będzie mógł wylądować. Być może nie dalibyśmy rady oderwać się od wroga podczas starcia. Wówczas helikopter nie zaryzykowałby lądowania. W tak ryzykownym momencie nie było mowy o lądowaniu. Jedyną nadzieją na ratunek było przebijanie się do Syrii. Według mapy granica leżała 170 km na północny zachód. Dowódca obliczył, że dotarcie tam zajęłoby 3 noce marszu. Gdy stało się jasne, że teraz trzeba uciekać przed wrogiem, przestawiliśmy myślenie na inne tory. Teraz trzeba było biec i mylić pogoń. To był najgorszy teren na ucieczkę. Znaleźliśmy się na kamienistej równinie. Nie było ani szczelin, by się ukryć, ani poszyć, aby się zakopać. Żadnych źródeł wody. Nawierzchnia ciężka, a orientacja utrudniona. Po przebyciu 50 kilometrów dowódca zauważył, że Vince i Stan zostają w tyle. Vince, co z twoją nogą? Został ranny podczas starcia. Weźcie broń od Vince'a. Był zbyt słaby, by ją unieść. Stan miał pierwsze objawy odwodnienia. Zatrzymaliśmy się. Uzupełnił płyny. W miarę możliwości opatrzyliśmy ranę Vince'a. Teraz Chris był na szpicy. Ja szedłem za dwoma najsłabszymi. Gdy jednostka SAS zmierzała na północ, zaczęła im zagrażać hipotermia. W nocy temperatura drastycznie spadała. Lodowaty wiatr potęgował dotkliwe zimno. Gdy temperatura spadła poniżej zera, komandosom groziło zamarznięcie. Pojawiły się objawy odmrożenia rąk. Chusty miały chronić nasze twarze, ale nasiąkły wilgocią od oddychania i też zamarzły. Dowódca wśród hulającego wiatru ledwie rozpoznał dźwięk nadlatującego alianckiego samolotu. Musimy nawiązać z nim kontakt. McNab rozkazał Vince'owi nadać sygnał. Za pomocą zapasowej radiostacji chciał skomunikować się z pilotem odrzutowca. Czy mnie słyszycie? Tu Bravo 2-0. Jesteśmy pod tobą. Potrzebujemy pomocy. Odbiór. Bravo 2-0. Słabo cię słyszę. Zawróć na północ. Odbiór. Zaraz potem straciliśmy kontakt. Ale dzięki wymianie informacji wiedzieliśmy, że do dowództwa trafi meldunek alarmowy. Wiedzieli już, że przeżyliśmy i grozi nam niebezpieczeństwo. McNab chciał powiedzieć coś Vince'owi, ale jego już nie było.
Rozpoczęła się burza piaskowa, a widoczność była fatalna. Gdzie oni są? Chris, Stan i Vince zniknęli. Dwóch z nich było rannych. Bez GPS-a zgubią się na pustyni. Temperatura spadała poniżej zera. McNabb wiedział, że musi ich natychmiast odnaleźć. Na początku operacji pustynna burza 8 żołnierzy SAS wysłano za linię wroga. Ścigały ich irackie patrole i prześladował lodowaty wiatr. Dążyli do syryjskiej granicy. Musimy się zatrzymać i nawiązać łączność. Sierżant Andy McNabb zgubił 3 z ludzi, gdy próbował nawiązać łączność. Przeze mnie patrol się rozdzielił. Powiedziałem Vince'owi, że się zatrzymujemy. Oczekiwałem, że poda rozkaz po linii, by wszyscy stanęli. Nie zdawałem sobie sprawy, że jest w fatalnym stanie. Nie potwierdziłem, że zrozumiał rozkaz. On już tylko szedł naprzód. Daremnie poszukiwali 3 zaginionych. Widoczność była zerowa. Dowódca nie mógł ryzykować życia reszty grupy. 3 żołnierzy, którzy się odłączyli, znało cel. Mieli rozkaz zmierzać do syryjskiej granicy. Byli profesjonalistami. 2 z nich było rannych, ale nadal żywych. Wiedzieli, co mają robić. Chris Ryan dopiero po godzinie marszu zorientował się, że odłączyli się od oddziału. Na skutek hipotermii wszyscy 3 byli ledwie przytomni. W pewnym momencie się obróciłem. Oprócz Stena i Vince'a nikogo nie było. Gdzie jest reszta? Nie wiem, zgubiliśmy ich. Muszą gdzieś tu być. Chris, medyk polowy, był odpowiedzialny za rannych kolegów. Miałem noktowizor, więc obserwowałem kierunek, z którego przyszliśmy. Nie widać było tam żadnych ludzi. Zdenerwowałem się, ponieważ sytuacja nie była wesoła. Nasza 3 miała tylko 2 sztuki broni. 5 pozostałych z patrolu miało GPS-a i karabiny. Chris zdecydował, że będą się przebijać na północ. Do Eufratu mieli jeszcze 110 km, czyli 2 dni drogi. Tam uzupełnią wodę i przekroczą granicę Syrii. Ale teraz musieli poszukać ukrycia. Tuż przed świtem znaleźliśmy ślad zbiornika na wodę. Niewielkie zagłębienie. Posłużyło nam za ukrycie. Gdy zrobiło się widno, rozejrzałem się po okolicy. Pojawiła się ciężarówka i co najmniej 2 wrogich żołnierzy. Mogli jedynie siedzieć cicho i mieć nadzieję, że nikt nie odkryje ich obecności. Było bardzo zimno. Groziło im śmiertelne niebezpieczeństwo. To było jedno z najzimniejszych miejsc na Ziemi, a ten dzień był najdłuższy w moim życiu. Niemal zamarzliśmy na śmierć. Grupa McNabba też napotkała kłopoty. Kurhan nie zapewniał osłony. Iraccy żołnierze byli wszędzie. Okazało się, że w okolicy aktywność wroga jest znacznie większa niż sądziliśmy. Samochody dowoziły piechotę, która przeczesywała teren. Nie wiem, czy szukali nas, czy kogo innego. Zacząłem się denerwować. Niebawem albo pogoda, albo Irakijczycy by nas wykończyli. Nie wiem, co pierwsze. McNabb zauważył brukowaną drogę, jakiś kilometr od ich schronienia. Gdyby udało im się niezauważenie podejść, mogliby porwać pojazd.
Gdy zapadnie zmrok, spróbują się przekraść w rejon drogi. Ale teraz muszą przetrwać temperatury poniżej zera. Zaraz po zmroku trójka Ryana wyszła z ukrycia. Burza piaskowa nie ustępowała. Odwodniony Stan wrócił do sił. Ale z Vince'em było gorzej. Zwolnijcie. Muszę odpocząć. Nie ma na to czasu. Musimy iść. Lodowaty wiatr niebezpiecznie wychłodził ich ciała. Tej nocy Vince cały czas się przewracał w marszu. Miał ewidentne objawy hipotermii. Fatalnie wyglądał, krzyczał. Chciał się położyć na ziemi i spać. Ryan wiedział, że długo nie wytrzymają. Wychodzimy. Trójka straciła orientację. Utrzymanie kierunku było ponad ich siły. Piątka McNaba osiągnęła drogę. W ich rejonie ucichła burza piaskowa. Po godzinach czekania zauważyli w oddali światła pojazdu. Jeżeli mieli wyjść z tej misji żywi, to teraz była jedyna okazja. Podczas operacji Pustynna Burza 3 i komandosi z SAS stracili łączność z oddziałem na terenie wroga. Zimowa zamieć utrudniała orientację w terenie. Szybko padli ofiarą hipotermii. Vince, najbardziej doświadczony z trójki komandosów, był ranny od czasu wymiany ognia z Irakijczykami. Trzymał się resztkami sił. Kiedy Chris i Stan zorientowali się, że nie ma z nimi ich kompana, było już za późno. Zniknął bez śladu. Sytuacja była beznadziejna. Ponieważ mieli na karku irackie patrole, Chris Ryan musiał podjąć trudną decyzję. Przerwaliśmy poszukiwania Vince'a, ponieważ nie mogliśmy wracać na obszar kontrolowany przez wroga. On mógł być już daleko od nas, a nie wiedzieliśmy nawet, w którą stronę poszedł. Najprawdopodobniej runął na ziemię i zasnął. Pewnie nie dożył dnia. Chris i Stan szli dalej. Do syryjskiej granicy mieli jeszcze 90 kilometrów. Poza zasięgiem burzy reszta grupy czaiła się przy drodze. Byli wyczerpani, ale przynajmniej mieli plan. Zamierzali zdobyć pojazd, by dojechać do granicy. Stanąłem na drodze, by zatrzymać nadjeżdżający samochód. Z początku widziałem światła, potem zauważyłem nowojorską taksówkę z lat 60. Osłupiałem. Komandosi ruszyli na północny zachód. Do granicy mieli już tylko 55 kilometrów. Niedaleko od nich Chris i Stan wpadli w kłopoty. Obydwaj byli wyczerpani i odwodnieni. Iracki pasterz odkrył ich obecność. W akcie desperacji Stan wyszedł z ukrycia. Jak się masz? Komandosi potrzebowali samochodu. On nie mówił po angielsku, a my nie znaliśmy arabskiego. Stan dopytywał się, czy ma samochód albo przynajmniej traktor. Samochód? Traktor? Daleko stąd? Jak daleko trzeba iść?
Na wszystkie pytania odpowiada tak. Dobrze, pójdę z nimi i zorganizuję transport. Sten nalegałby z pomocą pasterza znaleźć jakiś pojazd. Byłem przeciw temu pomysłowi, bo to było złamanie regulaminu. Sten miał zostawić pod moją opieką karabin i ekwipunek. Powiedziałem, że o 6:30 ruszam w dalszą drogę. Bez względu na to, czy wróci, czy nie. Powiedziałem, że jeśli zmieni zdanie, niech zastrzeli świadka i wróci. W tym samym czasie piątka McNaba docierała do granicy. Nic nie stało im na drodze. Wydawało się, że zdobycie samochodu popłaciło. Sytuacja Chrisa była fatalna. Zbliżał się świt, a Sten jeszcze nie wrócił. Musiał znaleźć kryjówkę, by przeczekać dzień. Spojrzałem w górę i zauważyłem światła samochodu. Z początku pomyślałem, że Sten zdobył pojazd, a ja wyszedłem na durnia. On miał rację, a ja się upierałem przy swoim. Wkrótce pojawił się następny pojazd. Chris wiedział, że ma kłopoty. Pierwszy samochód zatrzymał się jakieś 100 metrów ode mnie. Podczołgałem się i wystrzeliłem w każdy z pojazdów. Potem wróciłem na swoją pozycję. Nikt nie wysiadł z pojazdów ani nie odpowiedział ogniem. Chris Ryan pozbył się towarzystwa. Grupę sierżanta McNaba od bezpiecznej syryjskiej ziemi dzieliło już tylko niewiele ponad 10 kilometrów. Nie mieliśmy rozeznania w drogach. Jechaliśmy na północny zachód. Na rozstajach wybieraliśmy drogi najbliższe naszego azymutu. Staraliśmy się za wszelką cenę dotrzeć do syryjskiej granicy. Gdy już byliśmy zaledwie 11 kilometrów od granicy, trafiliśmy na sznur pojazdów. Stały w kolejce do punktu kontroli. Iraccy żołnierze kontrolowali kolejno ciężarówki, cysterny i samochody osobowe. W końcu doszli do naszej taksówki. Wtedy zaczęliśmy biec na zachód. To była najkrótsza droga do granicy. Na wyciągnięcie ręki. Komandosów od granicy dzieliła jeszcze rzeka Eufrat. Gdy emocje opadły, zatrzymaliśmy się i postanowiliśmy, że przekroczymy granicę w nocy. Dokładnie 10 kilometrów do granicy. Dobrze, Mark idzie ze mną na rozpoznanie. Andy i Mark poszli na zwiad, by znaleźć miejsce, gdzie rzeka jest najwęższa. Wiedzieliśmy, że jeśli nie sforsujemy rzeki, czeka nas śmierć. W pasie nadgranicznym aktywność wroga była niebezpiecznie duża. Zauważyli iracki patrol. Wymiana strzałów poderwała na nogi pozostałych komandosów. Lex i Dinger wyczerpali amunicję. Ruszyli więc w pław przez Eufrat. Boba odrzucili na otwartą przestrzeń. Nie miał szans. Lex i Dinger dotarli na oddalony o 800 metrów drugi brzeg Eufratu. Mało nie utonęli w lodowatej wodzie. Andy i Mark mieli po jednym magazynku.
odskoczyli na linię drzew. Gdy ruszyliśmy, dostaliśmy się pod ogień z kilku metrów. McNabowi skończyła się amunicja. Mark został trafiony. Sierżant mógł liczyć jedynie na ciemności. Okrążyłem ich pozycję i zacząłem biec w kierunku rzeki. Na przeciwnym brzegu Dinger zawlókł Lexa do szopy starej farmy. Lex był ledwo przytomny. Nie nadawał się do dalszej drogi. Kilka minut później nadciągnęli Irakijczycy. Kilku z nich było uzbrojonych w kałasznikowy. Dinger miał tylko jedno wyjście, by ratować siebie i kompana. Pomoc w drodze. Próbował uciec, by odciągnąć Irakijczyków od szopy. Poświęcenie Dingera nie pomogło Lexowi. Zmarł tamtej nocy. Tymczasem Chris szedł dalej. Miałem M16, dwa czy trzy magazynki i nieco amunicji. Byłem już na skraju wyczerpania. Od dwóch dni nie piłem. Pilnie potrzebowałem wody. Większą część nocy spędziłem w marszu ku Eufratowi. Świt zastał McNaba 2,5 kilometra od syryjskiej granicy. Musiał znaleźć ukrycie. Schowałem się w przepuście pod przejazdem. To była zwykła grobla przerzucona przez rów. Cały dzień przejeżdżały po niej pojazdy. Strzelanina ściągnęła Irakijczyków z całej okolicy. Przeszukiwali dosłownie każdy kąt. Zobaczyłem żołnierskie buty, a potem dwóch Irakijczyków celujących we mnie. Wywlekli mnie z ukrycia. Ciągnęli po ziemi. Rozejrzałem się wokoło i zobaczyłem wyżyny Syrii. W nocy, gdy wchodziłem do kryjówki, nie widziałem ich, bo było ciemno. Dopiero za dnia się zorientowałem, jak blisko byłem granicy i bezpiecznej Syrii. Andy McNab trafił do obozu jenieckiego pod Bagdadem. Irackie służby zebrały informacje, z których wynikało, że w ciągu trzech dni brytyjscy komandosi zabili 250 ich żołnierzy. Teraz chcieli zemsty. Sierżant wiedział, że Irakijczycy nie będą przebierać w środkach, by dowiedzieć się czegoś o działalności SAS. Sierżant Andy McNab z SAS został schwytany przez irackie wojsko na ich terytorium. Trafił do obozu jenieckiego głęboko w Iraku. Dowiedział się, że jego dwóch podwładnych jest również w obozie. Sten wpadł, gdy próbował zdobyć pojazd. Dinger zaryzykował, by odciągnąć wroga od rannego kolegi, Lexa Lane'a. Iraccy śledczy torturowali wszystkich trzech jeńców. Powiesz mi parę rzeczy. Po czterech czy pięciu dniach przesłuchań myślałem, że to już koniec. Że nie wyjdziemy stamtąd żywi. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Żołnierze SAS byli przygotowywani do tortur fizycznych i psychicznych. Trzeba zaakceptować fakt, że cię okaleczą.
Nie mogę powiedzieć. Trzeba udawać szarego człowieka. Nie zamykać się w sobie, nie być agresywnym. Trzeba przez to jakoś przebrnąć i nie załamać się psychicznie. Niewiele nam powiedziałeś, Andy. Andy zmyślił wiarygodną historię. Powiedział, że byli sanitariuszami, którzy stracili kontakt z jednostką. Irakijczycy nie dali mu wiary. Chris Ryan był jedynym członkiem Bravo 2.0, który nie zginął ani nie dostał się do niewoli. Amerykańskie samoloty bombardowały infrastrukturę wojskową niedaleko jego pozycji. Ryanowi kończył się czas. Wiedziałem, że mój organizm już wiele nie wytrzyma. Nieraz oglądałem trupy. Na niektórych ćwiczeniach nie myliśmy się przez 3 miesiące. Wiem, jaki zapach wydziela ciało w różnych sytuacjach. Było źle. Gdy nacisnąłem paznokieć, trysnęła spodniego ropa. Moje zęby się ruszały. Pojawiło się krwawienie z dziąseł. Moje stopy były w opłakanym stanie. Rany się otworzyły. Byłem przerażony. Nie wiedziałem, ile jeszcze wytrzymam. O świcie żołnierz dotarł do małej farmy. Jestem w Syrii? Chris Ryan dokonał niemożliwego wyczynu. Bez żywności i czystej wody pokonał w ciągu 7 nocy prawie 300 kilometrów i dotarł do Syrii. W tym samym czasie trzej jego kompanii siedzieli w obozie pod Bagdadem. Byli w fatalnej sytuacji. W obskurnych celach panował mróz. Chcę mówić z oficerem. Coraz częściej ich bito. Wołaj oficera. Po 8 dniach tortur Andy zdecydował, że jego ludzie mają już dosyć. Co powiesz? Jestem członkiem plutonu zwiadowczego. Andy powiedział oficerowi nieco zmodyfikowaną historię grupy. Śledczy zebrali już sporo danych, co ułatwiło im zweryfikowanie jego opowieści. Dingera, Stena i mnie zamknęli wreszcie we wspólnej celi. Dla mnie to była fantastyczna odmiana. Mieliśmy szansę się naradzać i dowiedzieć się, co zaszło. Pod koniec stycznia Saddam Hussein oświadczył, że używa amerykańskich i brytyjskich jeńców jako żywej tarczy. Miał nadzieję powstrzymać naloty na cele wojskowe. Sprzymierzeni rozpoczęli wówczas największą ofensywę lądową od czasów wojny w Wietnamie. W ciągu niecałych 2 dni rozprawili się z pozostałą częścią irackiej armii. Iracki dyktator szybko skapitulował. 26 lutego zgodził się wycofać wszystkie wojska z Kuwejtu. Koalicja zażądała zwolnienia wszystkich jeńców wojennych. 10 dni później komandosi SAS odzyskali wolność. Ku swemu wielkiemu zaskoczeniu Andy spotkał Marka w bagdadzkiej placówce Czerwonego Krzyża. W starciu nad granicą odniósł jedynie rany. Przeżyło 5 z 8 żołnierzy grupy Bravo 2.0. Bob Consiglio, Vince Phillips i Lex Lane polegli na polu chwały. Cała 8 ryzykowała życie, by ukończyć powierzoną im misję. Pamięć o ich odwadze i poświęceniu nigdy nie zginie. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Czytał Robert Samot.
W obskurnych celach panował mróz. Chcę mówić z oficerem. Coraz częściej ich bito. Wołaj oficera. Po 8 dniach tortur Andy zdecydował, że jego ludzie mają już dosyć. Co powiesz? Jestem członkiem plutonu zwiadowczego. Andy powiedział oficerowi nieco zmodyfikowaną historię grupy. Śledczy zebrali już sporo danych, co ułatwiło im zweryfikowanie jego opowieści. Dingera, Stena i mnie zamknęli wreszcie we wspólnej celi. Dla mnie to była fantastyczna odmiana. Mieliśmy szansę się naradzać i dowiedzieć się, co zaszło. Pod koniec stycznia Saddam Hussein oświadczył, że używa amerykańskich i brytyjskich jeńców jako żywej tarczy. Miał nadzieję powstrzymać naloty na cele wojskowe. Sprzymierzeni rozpoczęli wówczas największą ofensywę lądową od czasów wojny w Wietnamie. W ciągu niecałych dwóch dni rozprawili się z pozostałą częścią irackiej armii. Iracki dyktator szybko skapitulował. 26 lutego zgodził się wycofać wszystkie wojska z Kuwejtu. Koalicja zażądała zwolnienia wszystkich jeńców wojennych. 10 dni później komandosi SAS odzyskali wolność. Ku swemu wielkiemu zaskoczeniu Andy spotkał Marka w bagdadzkiej placówce Czerwonego Krzyża. W starciu nad granicą odniósł jedynie rany. Przeżyło 5 z 8 żołnierzy grupy Bravo 2.0. Bob Consiglio, Vince Phillips i Lex Lane polegli na polu chwały. Cała 8 ryzykowała życie, by ukończyć powierzoną im misję. Pamięć o ich odwadze i poświęceniu nigdy nie zginie. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Czytał Robert Samot. Kilku z nich było uzbrojonych w kałasznikowy. Dinger miał tylko jedno wyjście, by ratować siebie i kompana. Pomoc w drodze. Próbował uciec, by odciągnąć Irakijczyków od szopy. Poświęcenie Dingera nie pomogło Lexowi. Zmarł tamtej nocy. Tymczasem Chris szedł dalej. Miałem M16, 2 czy 3 magazynki i nieco amunicji. Byłem już na skraju wyczerpania. Od 2 dni nie piłem. Pilnie potrzebowałem wody. Większą część nocy spędziłem w marszu ku Eufratowi. Świt zastał Maknaba 2,5 kilometra od syryjskiej granicy. Musiał znaleźć ukrycie. Schowałem się w przepuście pod przejazdem. To była zwykła grobla przerzucona przez rów. Cały dzień przejeżdżały po niej pojazdy. Strzelanina ściągnęła Irakijczyków z całej okolicy. Przeszukiwali dosłownie każdy kąt. Zobaczyłem żołnierskie buty, a potem 2 Irakijczyków celujących we mnie. Wywlekli mnie z ukrycia. Ciągnęli po ziemi.
Rozejrzałem się wokoło i zobaczyłem wyżyny Syrii. W nocy, gdy wchodziłem do kryjówki, nie widziałem ich, bo było ciemno. Dopiero za dnia się zorientowałem, jak blisko byłem granicy i bezpiecznej Syrii. Andy McNab trafił do obozu jenieckiego pod Bagdadem. Irackie służby zebrały informacje, z których wynikało, że w ciągu 3 dni brytyjscy komandosi zabili 250 ich żołnierzy. Teraz chcieli zemsty. Sierżant wiedział, że Irakijczycy nie będą przebierać w środkach, by dowiedzieć się czegoś o działalności SAS. Ścigały ich irackie patrole i prześladował lodowaty wiatr. Dążyli do syryjskiej granicy. Musimy się zatrzymać i nawiązać łączność. Sierżant Andy McNab zgubił 3 z ludzi, gdy próbował nawiązać łączność. Przeze mnie patrol się rozdzielił. Powiedziałem Vince'owi, że się zatrzymujemy. Oczekiwałem, że poda rozkaz po linii, by wszyscy stanęli. Nie zdawałem sobie sprawy, że jest w fatalnym stanie. Nie potwierdziłem, że zrozumiał rozkaz. On już tylko szedł naprzód. Daremnie poszukiwali 3 zaginionych. Widoczność była zerowa. Dowódca nie mógł ryzykować życia reszty grupy. 3 żołnierzy, którzy się odłączyli, znało cel. Mieli rozkaz zmierzać do syryjskiej granicy. Byli profesjonalistami. 2 z nich było rannych, ale nadal żywych. Wiedzieli, co mają robić. Chris Ryan dopiero po godzinie marszu zorientował się, że odłączyli się od oddziału. Na skutek hipotermii wszyscy 3 byli ledwie przytomni. W pewnym momencie się obróciłem. Oprócz Stena i Vince'a nikogo nie było. Gdzie jest reszta? Nie wiem, zgubiliśmy ich. Muszą gdzieś tu być. Chris, medyk polowy, był odpowiedzialny za rannych kolegów. Miałem noktowizor, więc obserwowałem kierunek, z którego przyszliśmy. Nie widać było tam żadnych ludzi. Zdenerwowałem się, ponieważ sytuacja nie była wesoła. Nasza 3 miała tylko 2 sztuki broni. 5 pozostałych z patrolu miało GPS-a i karabiny. Chris zdecydował, że będą się przebijać na północ. Do Eufratu mieli jeszcze 110 km, czyli 2 dni drogi. Tam uzupełnią wodę i przekroczą granicę Syrii. Ale teraz musieli poszukać ukrycia. Tuż przed świtem znaleźliśmy ślad zbiornika na wodę. Niewielkie zagłębienie. Posłużyło nam za ukrycie. Gdy zrobiło się widno, rozejrzałem się po okolicy. Pojawiła się ciężarówka i co najmniej 2 wrogich żołnierzy. Ogromne ryzyko. Gdy wylądowaliśmy, od razu poczułem adrenalinę. Wyskakujesz ze śmigłowca i padasz na ziemię. Czekasz, aż odleci. Hałas milknie, włączasz noktowizor i jesteś gotowy do akcji. Mieliśmy 2 strzelców na skrzydłach. Od chwili desantu nic się nie wydarzyło. Nikogo nie było w pobliżu. Irakijczycy nas nie wykryli. Za pomocą map i GPS-a ustalili swoją pozycję. Grupa wylądowała 1,5 kilometra od celu, głównego szlaku zaopatrzenia irackich wojsk. Pojedynczo za mną marsz. Komandosi mieli ciężkie uzbrojenie, między innymi M16 z zamontowanymi granatnikami i pancerzownice.
W zasobnikach mieli amunicji na 2 tygodnie. W plecakach typu Bergens nieśli zapas wody, żywności oraz sprzęt saperski. Niebawem nad nami przeleciały samoloty, by zbombardować lotnisko 15 kilometrów dalej. Odwróciły one uwagę irackiej armii. To nie nasz problem. Idziemy dalej. O 4:45 patrol dotarł do linii zaopatrzenia. Na miejscu okazało się, że pustynia nie jest piaszczysta, tylko kamienista. To był skalisty teren. Pod 10-centymetrową warstwą piasku znajdowała się lita skała. Koszmar. Ale skoro już byliśmy na miejscu, trzeba było rozwiązać problem. Stan, Dinger, Mark za mną. Dowódca wraz z patrolem ruszyli w poszukiwaniu lepszego ukrycia. Reszta została obserwować okolice. Grupa rozpoznawcza zaległa w korycie wyschniętej rzeki. Nie zapewniało ono dobrego ukrycia, ale nie mieli nic innego. Nadchodził świt. Musi wystarczyć. Idziemy po resztę. Żołnierze ukryli się i próbowali się ogrzać. Choć byli wyposażeni na Vanny Lex, był odpowiedzialny za łączność w Bravo 2.0. Do kontaktu z bazą w Arabii Saudyjskiej oddział używał radiostacji nadającej krótkie, skompresowane sygnały, trudne do wykrycia przez wroga. Na wszelki wypadek mieli jeszcze awaryjną radiostację krótkiego zasięgu. Orientację ułatwiały im urządzenia GPS. Drugiego stycznia helikopter zabrał oddział SAS na terytorium Iraku. Chris Ryan nie miał złudzeń, co ich czeka. To był dość ciężki moment. Wiedzieliśmy, że mamy bilet w jedną stronę. Pożegnaliśmy wszystkich, wsiedliśmy na pokład i polecieliśmy do Iraku. Przyjąłem. 25 metrów. Lecimy. Patrząc przez okna, widzieliśmy, że okolica jest płaska. Światło na pustyni jest bardzo dobre. Helikopter leciał na wysokości 20 metrów, aby uniknąć wiązki radaru. To był nieuzbrojony śmigłowiec transportowy. Załoga była odważna. Gdybyśmy natrafili na wrogie lotnictwo, zwyczajnie by nas zdjęli. Nie wyszkolono pilotów do ucieczki i mylenia pogoni. Podjęli ogromne ryzyko. Gdy wylądowaliśmy, od razu poczułem adrenalinę. Wyskakujesz ze śmigłowca i padasz na ziemię. Czekasz, aż odleci. Hałas milknie, włączasz noktowizor i jesteś gotowy do akcji. Mieliśmy 2 strzelców na skrzydłach. Od chwili desantu nic się nie wydarzyło. Nikogo nie było w pobliżu. Irakijczycy nas nie wykryli. Za pomocą map i GPS-a ustalili swoją pozycję. Grupa wylądowała 1,5 kilometra od celu głównego szlaku zaopatrzenia irackich wojsk. Pojedynczo za mną marsz. Komandosi mieli ciężkie uzbrojenie, między innymi M16 z zamontowanymi granatnikami i pancerzownice. W zasobnikach mieli amunicji na 2 tygodnie. W plecakach typu Bergens nieśli zapas wody, żywności oraz sprzęt saperski.
200 kilometrów od granicy, oddzieleni od swoich irackim wojskiem. Komandosi grupy Bravo 2-0 muszą teraz ratować własne życie. W erze światowych konfliktów pojawili się nowi wojownicy. Doskonale wyszkoleni, nieustraszeni i uzbrojeni po zęby stanowią elitę wojsk. Drużyny po kilka osób będą wykonywać śmiertelnie niebezpieczne tajne operacje na całym świecie. Przedstawiamy nieznane operacje sił specjalnych. Brytyjskie SAS. Stycznia 1991 roku koalicja pod przewodnictwem USA przypuściła zmasowany atak lotniczy w odwecie za iracką inwazję na Kuwejt. Rozpoczęła się operacja Pustynna Burza. Rakiety sterowane laserowo i przez satelity ograniczyły straty sprzymierzonych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii miała to być mało ryzykowna wojna. Saddam Hussein poprzysiągł zemstę. Wysyłał falami rakiety balistyczne na miasta Izraela i Arabii Saudyjskiej. Naloty na wyrzutnie rakiet okazały się bezskuteczne. Zamontowane na pojazdach były w stanie szybko zmienić lokalizację. Sprzymierzeni musieli zniszczyć wyrzutnie tradycyjnym naziemnym atakiem. Dobrze, chłopcy. Mamy misję. Tak niebezpieczną misję mogli wykonać tylko najlepsi. W wysuniętej bazie operacyjnej zwołano odprawę grupy Bravo 2-0 brytyjskich SAS. Jak dotąd wszelkie naloty na wyrzutnie rakiet Scud okazały się nieskuteczne. Irakijczycy nadal ostrzeliwują izraelskie i saudyjskie miasta. Sformowane podczas II wojny światowej brytyjskie SAS, czyli Special Air Service, są najbardziej doświadczonym oddziałem sił specjalnych świata. 8 żołnierzy grupy Bravo 2-0 spędzi 10 dni na terenie wroga. Ich zadaniem jest namierzenie wyrzutni rakiet balistycznych i obserwacja głównej linii zaopatrzenia. Andy, pozwól na słowo. Sierżant Andy McNabb będzie dowodził misją. Dodatkowym celem było zniszczenie światłowodu prowadzonego wzdłuż trasy transportów. Nie zdawałem sobie sprawy, że jest w fatalnym stanie. Nie potwierdziłem, że zrozumiał rozkaz. On już tylko szedł naprzód. Daremnie poszukiwali trzech zaginionych. Widoczność była zerowa. Dowódca nie mógł ryzykować życia reszty grupy. Trzech żołnierzy, którzy się odłączyli, znało cel. Mieli rozkaz zmierzać do syryjskiej granicy. Byli profesjonalistami. Dwóch z nich było rannych, ale nadal żywych. Wiedzieli, co mają robić. Chris Ryan dopiero po godzinie marszu zorientował się, że odłączyli się od oddziału. Na skutek hipotermii wszyscy trzej byli ledwie przytomni. W pewnym momencie się obróciłem. Oprócz Stena i Vince'a nikogo nie było. Gdzie jest reszta? Nie wiem, zgubiliśmy ich. Muszą gdzieś tu być. Chris, medyk polowy, był odpowiedzialny za rannych kolegów. Miałem noktowizor, więc obserwowałem kierunek, z którego przyszliśmy. Nie widać było tam żadnych ludzi. Zdenerwowałem się, ponieważ sytuacja nie była wesoła. Nasza trójka miała tylko dwie sztuki broni. Pięciu pozostałych z patrolu miało GPS-a i karabiny. Chris zdecydował, że będą się przebijać na północ. Do Eufratu mieli jeszcze 110 kilometrów, czyli dwa dni drogi. Tam uzupełnią wody i przekroczą granicę Syrii. Ale teraz musieli poszukać ukrycia.
Tuż przed świtem znaleźliśmy ślad zbiornika na wodę. Niewielkie zagłębienie. Posłużyło nam za ukrycie. Gdy zrobiło się widno, rozejrzałem się po okolicy. Pojawiła się ciężarówka i co najmniej dwóch wrogich żołnierzy. Mogli jedynie siedzieć cicho i mieć nadzieję, że nikt nie odkryje ich obecności. Było bardzo zimno. Groziło im śmiertelne niebezpieczeństwo. To było jedno z najzimniejszych miejsc na Ziemi, a ten dzień był najdłuższy w moim życiu. Niemal zamarzliśmy na śmierć. Grupa McNaba też napotkała kłopoty. Kurhan nie zapewniał osłony. Podczas operacji Pustynna Burza 3 komandosi z SAS stracili łączność z oddziałem na terenie wroga. Zimowa zamieć utrudniała orientację w terenie. Szybko padli ofiarą hipotermii. Vince, najbardziej doświadczony z trójki komandosów, był ranny od czasu wymiany ognia z Irakijczykami. Trzymał się resztkami sił. Kiedy Chris i Stan zorientowali się, że nie ma z nimi ich kompana, było już za późno. Zniknął bez śladu. Sytuacja była beznadziejna. Ponieważ mieli na karku irackie patrole, Chris Ryan musiał podjąć trudną decyzję. Przerwaliśmy poszukiwania Vince'a, ponieważ nie mogliśmy wracać na obszar kontrolowany przez wroga. On mógł być już daleko od nas, a nie wiedzieliśmy nawet, w którą stronę poszedł. Najprawdopodobniej runął na ziemię i zasnął. Pewnie nie dożył dnia. Chris i Stan szli dalej. Do syryjskiej granicy mieli jeszcze 90 kilometrów. Poza zasięgiem burzy reszta grupy czaiła się przy drodze. Byli wyczerpani, ale przynajmniej mieli plan. Zamierzali zdobyć pojazd, by dojechać do granicy. Stanąłem na drodze, by zatrzymać nadjeżdżający samochód. Z początku widziałem światła, potem zauważyłem nowojorską taksówkę z lat 60. Osłupiałem. Komandosi ruszyli na północny zachód. Do granicy mieli już tylko 55 kilometrów. Niedaleko od nich Chris i Stan wpadli w kłopoty. Obydwaj byli wyczerpani i odwodnieni. Iracki pasterz odkrył ich obecność. W akcie desperacji Stan wyszedł z ukrycia. Jak się masz? Chris zdecydował, że będą się przebijać na północ. Do Eufratu mieli jeszcze 110 kilometrów, czyli 2 dni drogi. Tam uzupełnią wody i przekroczą granicę Syrii. Ale teraz musieli poszukać ukrycia. Tuż przed świtem znaleźliśmy ślad zbiornika na wodę. Niewielkie zagłębienie. Posłużyło nam za ukrycie. Gdy zrobiło się widno, rozejrzałem się po okolicy. Pojawiła się ciężarówka i co najmniej dwóch wrogich żołnierzy. Mogli jedynie siedzieć cicho i mieć nadzieję, że nikt nie odkryje ich obecności. Było bardzo zimno.
groziło im śmiertelne niebezpieczeństwo. To było jedno z najzimniejszych miejsc na Ziemi, a ten dzień był najdłuższy w moim życiu. Niemal zamarzliśmy na śmierć. Grupa McNaba też napotkała kłopoty. Kurhan nie zapewniał osłony. I radcy żołnierze byli wszędzie. Okazało się, że w okolicy aktywność wroga jest znacznie większa niż sądziliśmy. Samochody dowoziły piechotę, która przeczesywała teren. Nie wiem, czy szukali nas, czy kogo innego. Zacząłem się denerwować. Niebawem albo pogoda, albo Irakijczycy by nas wykończyli. Nie wiem, co pierwsze. McNab zauważył brukowaną drogę jakiś kilometr od ich schronienia. Gdyby udało im się niezauważenie podejść, mogliby porwać pojazd. Gdy zapadnie zmrok, spróbują się przekraść w rejon drogi. Ale teraz muszą przetrwać temperatury poniżej zera. Zaraz po zmroku trójka Ryana wyszła z ukrycia. Burza piaskowa nie ustępowała. Odwodniony Stan wrócił do sił. Ale z Vince'em było gorzej. Zwolnijcie. Muszę odpocząć. Nie ma na to czasu. Musimy iść. Lodowaty wiatr nie bra strukturę rakiet balistycznych. Jednak w ciągu 24 godzin odkryto ich obecność. Dwieście metrów od kryjówki stacjonował pluton irackiej piechoty. Komandosi przeszli długotrwałe szkolenie w ucieczce i myleniu pogoni. Wycofywali się osłonięci w korycie wyschniętej rzeki. Chris Ryan, medyk polowy, szedł na szpicy. Szliśmy jeden za drugim przy lewym zboczu doliny. Dzięki temu nie widać nas było z irackich pozycji. By zmylić wroga, zasłoniliśmy twarze chustami. Spodziewali się wszystkiego, ale nie jednostek wroga tak daleko na ich terytorium. Sierżant Andy McNab dowodził oddziałem. Nagle z lewej strony usłyszeliśmy warkot silników, dochodzący od drogi. Stać, nie ruszać się. Czy ktoś słyszy albo widzi cel? Nie wiedzieliśmy, co robić. Czy uciekać i zmylić pogoń, czy zostać na miejscu? Jako dowódca rozkazałem zająć pozycję. Nie było nic do zrobienia. Wtedy się zaczęło. Każdy wiedział, co robić. Od indywidualnych decyzji zależał los misji. Byliśmy dobrze wyszkoleni i gotowi do akcji. Jedyną szansą wyjścia z pułapki było stawić czoło wrogowi. Ogień się nasilał. Czułem, że zaraz mogę dostać postrzał albo coś wyrwie mi kawałek ciała. W pewnym momencie znaleźliśmy się w zasięgu stanowisk przeciwlotniczych. Otworzyli do nas ogień. W tym momencie chodziło o przejęcie kontroli nad polem bitwy. Mieliśmy ich powstrzymać, przeżyć atak i uciec stamtąd. Po zmierzchu zaszylibyśmy się w jakiejś rozpadlinie. Musieliśmy wiać. Ośmiu żołnierzy powstrzymało przeważające siły, cały pluton piechoty. Od tej chwili byli zwierzyną na terytorium wroga. Przebiliśmy się na wyżynę.
Trudno uwierzyć, ale udało się. Zebrali się wszyscy. Nikt nie był ranny. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Żołnierze SAS byli przygotowywani do tortur fizycznych i psychicznych. Trzeba zaakceptować fakt, że cię okaleczą. Nie mogę powiedzieć. Trzeba udawać szarego człowieka. Nie zamykać się w sobie, nie być agresywnym. Trzeba przez to jakoś przebrnąć i nie załamać się psychicznie. Niewiele nam powiedziałeś, Andy. Andy zmyślił wiarygodną historię. Powiedział, że byli sanitariuszami, którzy stracili kontakt z jednostką. Irakijczycy nie dali mu wiary. Chris Ryan był jedynym członkiem Bravo 2.0, który nie zginął ani nie dostał się do niewoli. Amerykańskie samoloty bombardowały infrastrukturę wojskową niedaleko jego pozycji. Ryanowi kończył się czas. Wiedziałem, że mój organizm już wiele nie wytrzyma. Nieraz oglądałem trupy. Na niektórych ćwiczeniach nie myliśmy się przez 3 miesiące. Wiem, jaki zapach wydziela ciało w różnych sytuacjach. Było źle. Gdy nacisnąłem paznokieć, trysnęła spodniego ropa. Moje zęby się ruszały. Pojawiło się krwawienie z dziąseł. Moje stopy były w opłakanym stanie. Rany się otworzyły. Byłem przerażony. Nie wiedziałem, ile jeszcze wytrzymam. O świcie żołnierz dotarł do małej farmy. Jestem w Syrii. Chris Ryan dokonał niemożliwego wyczynu. Bez żywności i czystej wody pokonał w ciągu 7 nocy prawie 300 kilometrów i dotarł do Syrii. W tym samym czasie 3 jego kompanii siedzieli w obozie pod Bagdadem. Byli w fatalnej sytuacji. W obskurnych celach panował mróz. Chcę mówić z oficerem. Coraz częściej ich bito. Wołaj oficera. Po 8 dniach tortur Andy zdecydował, że jego ludzie mają już dosyć. Co powiesz? Jestem członkiem plutonu zwiadowczego. Andy powiedział oficerowi nieco zmodyfikowaną historię grupy. Śledczy zebrali już sporo danych, co ułatwiło im zweryfikowanie jego opowieści. Dingera, Stena i mnie zamknęli wreszcie we wspólnej celi. Dla mnie to była fantastyczna odmiana.